Czy masz świadomość? Konieczne jest całkowite odejście od modelu, w którym państwo i korporacje kontrolują łańcuch żywieniowy. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis. Jadwiga Łopata, Julian Rus, deklaracja Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi. To był luty 1989 roku, kiedy znajdowałem się w samym centrum batalii przeciw działaniom rządu brytyjskiego, który próbował wtedy wprowadzić zakaz sprzedaży niepasteryzowanego mleka, gdy w skrzynce pocztowej znalazłem numer gazety Wiadomości Rolnicze z tytułem na pierwszej stronie Polska do wzięcia. Do dzisiaj pamiętam dreszcze, jakie mnie przeszły, kiedy go zobaczyłem i przeczytałem zawartość artykułu. Polska została uwolniona od komunizmu i teraz Zachód mógł do niej wkroczyć, aby zgarnąć co smakowitsze kąski z narodowych skarbów. W przypadku Wiadomości Rolniczych chodziło o ziemię rolną. Pierwsze z wielkich przejęć właśnie się zaczynało. A Polska otwierała wrota obcym najeźdźcom, tak jak instruował ją Jeffrey Sachs. Nie miałem przedtem kontaktu z Polską, ale poczułem, jakby ktoś wbijał mi nóż w serce. Sir Julian Rose, współzałożyciel Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jadwiga Łopata, chłopka i aktywistka, współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi oraz Koalicji Polska Wolna od GMO i 5G. Laureatka Ekologicznego Nobla, Nagroda Goldmanów, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Dzień dobry, Jadwigo. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jadwigo, ja pamiętam, trafiłem na ten fragment o Polsce do wzięcia jakieś 2 miesiące temu. Wcześniej tego nie znałem i gdzieś mi mignęło to po prostu w wyszukiwarce, kiedy szukałem jakichś informacji. I szczerze mówiąc też bardzo mnie poruszył ten fragment o tym, co się działo w 1989 roku. Minęło ponad 30 lat i mam do Ciebie takie pytanie, czy Polska do wzięcia, czy ten tytuł jest dziś aktualny, czy to już stare czasy tylko? Wow, moim zdaniem ten tytuł, który właściwie to jeszcze brutalniej brzmiał, powinien być Polska do zagrabienia. Jest jeszcze bardziej aktualny obecnie niż w latach 90. no i w pierwszych latach 2000 roku, ponieważ wtedy grabiono i niszczono tylko, w cudzysłowie to mówię, rzeczy materialne. Poszły pod nóż zakłady przemysłowe, huty, stocznie. Na przykład na rynku rolno-spożywczym pojawił się Smithfield, mega korporacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który przejął za grosze rolnicze spółdzielnie, a później wykupił kolejno Animex i sprzedaje, udając, że to polskie produkty pod polskimi nazwami, tak? Markami znanymi jak Krakus, Morliny, Berlinki i tak dalej. Po zagrabieniu przemysłu przyszedł czas na ziemię. Z tym trochę trudniej. Pamiętamy zielone miasteczko rolników pod siedzibą premiera, liczne protesty rolników w całej Polsce, które w pewnym stopniu przyblokowały te zakusy grabieży ziemi. No i są jeszcze lasy, do których wciąż powraca temat lasów, żeby je otworzyć i pod nóż. W każdym razie, jeśli chodzi o ziemię,
to nie idzie to tak, jak zaplanowała Komisja Europejska i wszystkie wielkie instytucje tego świata, które rządzą nami. A wiemy to bezpośrednio od Komisji Europejskiej, ponieważ w roku 2001 minister Plewa, który był odpowiedzialny wtedy za negocjacje w sprawach rolnictwa, umożliwił nam, to znaczy mnie i Julianowi, jako przedstawicielom Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, udział w spotkaniu z zespołem negocjującym warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska. I to, co zdarzyło się podczas tego spotkania, wywołało taki szok dla nas. To był po prostu, to było nie do uwierzenia. Po prostu powiedziano nam prosto w twarz, przewodnicząca tego zespołu poinformowała nas, że Polska będzie musiała pozbyć się co najmniej miliona małych i średnich gospodarstw po to, żeby zrobić miejsce na wielkie, wielkoprzemysłowe gospodarstwa. Ale przewodnicząca, czyli przedstawicielka Komisji Europejskiej, Komisji tak? Europejskiej, tak. Przewodnicząca tego zespołu, zespołu negocjującego warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ciekawe było też to, że w tym zespole nie było żadnego Polaka. To taka ciekawostka. Oczywiście dla nas taka wiadomość oznaczała, że to jest koniec małych i średnich gospodarstw rodzinnych i zastąpienie ich wielkoobszarowymi. Ta pani przewodnicząca jeszcze dodała, że to proces, który wcześniej czy później nastąpi i to jest kwestia czasu. I ona tak wprost argumentowała, że trzeba dać tutaj zrobić miejsce dla wielkoobszarowych farm przemysłowych, tak? Tak, dokładnie, dlatego żeby rolnicy zarabiali podobne, że tak powiem, pensje mieli jak ludzie w miastach, przy czym my oczywiście argumentowaliśmy bardzo mocno z nią, bo wtedy bezrobocie w Polsce sięgało 20%, prawda? Co będą robić ci właśnie rolnicy, których się pozbawi tego warsztatu pracy, tak? No, to pani powiedziała, że a jakoś sobie znajdą miejsca pracy. W każdym razie z tą wiadomością wróciliśmy do Polski, chcieliśmy to nagłośnić, no ale niestety już wtedy okazało się, że media są zupełnie w innych rękach i mało kto tą informację wziął od nas i no, po prostu było tak dużo informacji o tym, jakie będą korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej, jak to złoto będzie, jak deszcz spadał na rolników, no, że ta informacja się nie przebiła. Po prostu zginęliśmy w tłumie tych informacji propagandowych. A wracając do pytania, dlaczego uważam, że ten tytuł Polska jest do wzięcia, do zagrabienia, jest obecnie jeszcze bardziej aktualny. Otóż dlatego, że teraz walka toczy się nie o rzeczy materialne, lecz o duszę. Chodzi o duszę, o ducha Polski, o duszę każdego Polaka. Zostaliśmy złapani w sidła materializmu, wygodnictwa, bezmyślności, tak? Teraz myśli za nas telewizor, komputer, komórka i tak dalej. W sidła taniej rozrywki i marnej jakości życia. Odrywamy się od natury, od ziemi, a tymczasem najważniejsze i najcenniejsze są wartości niematerialne. I tego nikt nam nie może zabrać, jeśli nie oddamy tego sami w wolontariacie. I to jest właśnie ta walka o duszę. Dlatego musimy bardzo, bardzo być czujni. I z moich obserwacji ta walka o duszę jest bardzo intensywna w Polsce, dlatego że my jesteśmy narodem takim bardzo głębokim, bardzo głęboko osadzony w duchowości. W kraje zachodnie, Stany Zjednoczone, już tą duszę dawno sprzedały, większość społeczeństwa. I tam się liczy tylko materializm, materialne podstawy, to co materia przynosi. Natomiast duchowe wartości są bardzo słabe.
No więc my musimy być świadomi tego, że w tej chwili to jest walka o nasze dusze, o ducha Polski. A kto, Jadwigo, zyskuje, a kto traci na globalnej gospodarce żywnościowej? A generalnie i prosto można powiedzieć, że zyskują globalne korporacje, wielcy tego świata, a tracimy wszyscy. Tracą konsumenci, tracą rolnicy, traci natura. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił dramatyczny spadek jakości żywności. Półki w sklepach uginają się pod, że tak powiem, ciężarem żywności, ale żywność jest pełna chemii, GMO. No i jako konsekwencja tego chorujemy dużo więcej, tak? I ta, że tak powiem, wiekowa zachorowalność przesuwa się coraz bardziej w dół, czyli na choroby, które kiedyś były domeną starszych ludzi, chorują dzieci. No i też puchniemy, czyli robimy się narodem otyłym. Do tego jeszcze dochodzi sposób produkcji tej żywności, bo też właśnie w zasadzie od wejścia do Unii Europejskiej to taki proces dramatycznego zwiększania używania środków chemicznych można obserwować na polskiej wsi również. Poza tym, że właśnie te obce korporacje, które weszły do Polski, no to one nam pokazały, co to znaczy uprawa z użyciem chemii. No właśnie, tutaj na chwilę ci się wtrącę, bo akurat w dniu, kiedy nagrywamy ten podcast, godzinę przed tym, pojechałem na rynek lokalny w Łodzi i kupiłem śmietanę niepasteryzowaną. I tutaj tak mi się zgrało z tym cytatem wcześniejszym Juliana, który opowiadał, że w 1989 roku toczyli batalię z rządem brytyjskim, który chciał wprowadzić zakaz sprzedaży niepasteryzowanego mleka. Myślę, że no dzisiaj kupić właśnie mleko śmietane niepasteryzowaną jest bardzo, bardzo trudno. Tak, masz rację. Ja nawet żyjąc na wsi, tak, muszę sobie zadać dużo trudu, żeby zdobyć niepasteryzowane mleko i śmietane, a masło to już prawie, że nieosiągalne. No, dramatyczna sytuacja. W Polsce zagościło też bardzo dużo międzynarodowych korporacji, to takich naprawdę gigantów, co oznacza, że miliardy złotych wyjeżdżają z Polski. Wśród tych gigantów jest na przykład Cargill Polska, oddział w Polsce z siedzibą główną oczywiście w Stanach Zjednoczonych, który zajmuje się handlem zbożem, śrutami i roślinami oleistymi. Sokołów SA, jedna z największych firm w Polsce, branży przetwórstwa mięsnego, ale głównym udziałowcem jest Danish Crown, oczywiście Dania. Smithfield Polska, o którym już mówiłam. CNN Industrial Polska z siedzibą w Holandii, producent maszyn rolniczych, więc praktycznie cały większy przemysł rolno-spożywczy jest w rękach obcych korporacji, co oznacza, że tak jak mówię, miliony złotych wyjeżdżają z Polski, a z drugiej strony to korporacje decydują o tym, czyje produkty są sprzedawane na polskim rynku wewnętrznym. Oczywiście korporacyjne są też supermarkety jak Biedronka Portugalia, Lidl Niemcy, Carrefour Francja i tak dalej. Więc to oni decydują, jakie produkty są na półkach w tych sklepach. No i najczęściej są to produkty z ich własnych krajów, z ich własnych wielkoprzemysłowych farm. I pozycja negocjacyjna naszych rolników czy małych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, małych, mniejszych, ponieważ te duże zostały właśnie przejęte przez obcy kapitał, wobec korporacji handlowych jest bardzo słaba. I tutaj też nie mają oni żadnego wsparcia ze strony rządu, co jest dramatyczne. Generalnie można powiedzieć, że kolejne rządy praktycznie nie zrobiły nic i tylko udają, że pomagają polskim rolnikom i polskim przedsiębiorcom. Natomiast tak naprawdę to wspierają wielkie korporacje, ponadnarodowe korporacje, które
dyktują im i lobują, tak? Lobują bardzo skutecznie. To ja tutaj spytam, bo rozmawiamy w kontekście deklaracji na rzecz rolnictwa i żywności XXI wieku. Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi. I ja tą deklarację, zapoznałem się z nią ostatnio na konferencji w Sejmie, którą organizowaliśmy na temat nowego GMO. I mam pytanie, skąd pomysł na tą deklarację? Dlaczego ona się ukazuje teraz? O czym ona mówi? Deklaracja ta to jest właściwie skrót naszego, czyli Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, programu dla wsi, dla rolnictwa, dla rolników i dla konsumentów. Bazą tej deklaracji była deklaracja belwederska, która powstała już w 2017 roku podczas właśnie konferencji w Belwederze na temat rolnictwa i sytuacji rolników i sytuacji wsi. Deklaracja ta zyskała poparcie tysięcy Polaków. No i to główne motto tej naszej deklaracji, tego naszego programu, to jest uwolnić żywność z ucisku globalnych korporacji. No i ja po prostu przeczytam kawałek tej deklaracji, który jest najistotniejszy. Nasze dobre zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe oraz wolność zależą od przejęcia przez nas kontroli nad łańcuchem pokarmowym. Tymczasem centralny system sterowania w postaci Światowego Forum Ekonomicznego planuje Zielony Ład i Wielki Reset, co oznacza koniec tradycyjnych gospodarstw rodzinnych i cyfryzację, robotyzację rolnictwa. Żywność ma się stać całkowicie syntetyczna, a jej wytwarzanie oparte na nauce, w cudzysłowie, i laboratoryjnej produkcji. Towarzyszyć temu ma przymusowe przesiedlenie mieszkańców wsi do miast funkcjonujących jako inteligentne miasta 5G, kontrolowane przez internet rzeczy. I to nie jest futurystyczne marzenie, to rzeczywistość, która już się dzieje i może zostać powstrzymana jedynie przez silny opór społeczny. Aby przeciwstawić się tym ambicjom zwolenników nowego porządku świata, konieczne jest całkowite uwolnienie rolnictwa od korporacji i przywrócenie go do korzeni, zapewnienie lokalnej samowystarczalności i narodowego bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienie wszystkich obywateli ogólnie dostępną żywnością dobrej jakości, bez szkodzenia naturalnemu środowisku. Konieczne jest całkowite odejście od modelu, w którym państwo i korporacje kontrolują łańcuch żywieniowy i nie ma tu miejsca na kompromis. Utrzymanie i odzyskanie przez rolników i konsumentów autentycznej niezależności jest podstawowym warunkiem naszego przeżycia jako czujących i zdrowych istot ludzkich. No i niech idea bezpośrednio od rolnika stanie się codziennością każdego konsumenta. Doprowadzi to do ponownego zbliżenia między producentem i konsumentem żywności przy jednoczesnym uwolnieniu się od korporacji, które czerpią zyski z oddzielenia tych grup. To jedyna droga do tego, abyśmy byli wolni i mieli zapewniony autentyczny dostęp do możliwie najlepszej żywności. No i tutaj mamy punkty dalej. Jak to... A na czym polega, Jadwigo, ta idea bezpośrednio od rolnika? Dla tych, którzy się z nią nie zetknęli, o co tutaj chodzi? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No więc, no tak jak nazwa wskazuje, bezpośrednio od rolnika, to jest idea kupowania żywności bezpośrednio od rolnika, albo w jego gospodarstwie, albo jeśli w końcu wywalczymy te dobre przepisy w lokalnym sklepie, czy żywność taka powinna być dostępna w szpitalach, w szkołach, przecież chodzi o to, żeby to była jak najlepszej jakości żywność. To jest bardzo ważne, ponieważ i oznacza ta współpraca między
miastem i wsią jest konieczna do odbudowy. Zauważcie, że celowo nas rozbito, tak? Narzeka się na miasto, narzeka na wieś, a wieś narzeka na miasto, tak? I o to chodzi, dziel i rządź. A natomiast to, ta idea bezpośrednio od rolnika doprowadzi do tego, że my znowu się do siebie, że tak powiem, zbliżymy. A przede wszystkim z jednej strony rolnicy będą mieli zapewniony rynek zbytu lokalnie, a z drugiej strony konsumenci będą mieli dobrej jakości żywność i dostęp bezpośredni blisko. Ja wiem, że to wymaga pewnego wysiłku, bo być może w większych miastach są jakieś tam targi, ale nie ma ich zbyt wielu. Natomiast wymaga wysiłku w tym sensie, że trzeba się zorganizować, tak? Trzeba zwrócić się do tego rolnika. Wiecie, w tej chwili to jest taka sytuacja, że wielu rolników przestało uprawiać, wytwarzać żywność, dlatego że nie mają rynku zbytu. Nie ma kto od nich tego kupować. Dlatego jest tak konieczne takie podjęcie tego wysiłku ze strony mieszkańców miast i zwrócenie się do rolników i zawarcie takich umowy między sobą o tej współpracy. Z jednej strony, że rolnik będzie tą żywność wytwarzał metodami, które będą przyjazne dla środowiska i żywność będzie, nie będzie zawierała chemii, a z drugiej strony konsumenci, że będą tą żywność od tego rolnika kupować. I to w naszych oczach jest jedyny kierunek, żebyśmy sobie zapewnili dostęp do w miarę dobrej jakości żywność, a w ogóle dostęp do żywności, bo jak ten program nowego porządku światowego będzie wdrażany dalej, a przyspieszenia nabiera coraz większego, no to my po prostu będziemy zmuszeni do jedzenia żywności plastikowej, chemicznej, z GMO i tak dalej. Oczywiście no właśnie, ja drugim dzisiaj... rozwiązaniem, daj mi dokończyć, drugim bardzo ważnym rozwiązaniem jest to, żeby sobie samemu wytwarzać żywność. Każdy, kto ma dostęp do ziemi, kto ma ziemię, powinien tą żywność wytwarzać. To jest dla jego dobra, dla dobra rodziny, dla jego zdrowia i to nie tylko zdrowia, że tak powiem, fizycznego, ale psychicznego. Praca z ziemią jest bardzo, bardzo taka napełniająca, dużo energii ta ziemia nam daje, wdzięczności za to, że ją pielęgnujemy. Także bardzo ważny element. No i wyzwaniem wydaje mi się też to, że tak jak czyli właściwie ty już o tym powiedziałaś, ale ja może tutaj słuchaczom też przedstawię takie mój punkt widzenia, czy co obserwuję. Mieszkam na co dzień w Łodzi, natomiast wracam co jakiś czas do swojego rodzinnego miasta z Duńskiej Woli. I do wsi Bilew. I tam się okazuje, że no, ta wieś dla mnie po prostu zmieniła się w makabryczny sposób na minus, nie na plus. Właściwie dzisiaj w okolicy mało które gospodarstwo ma na przykład już taka najprostsza, właściwie może nie najprostsza, ale taka konkretna, to mało które gospodarstwo ma swoje kury. Po prostu już nie mówiąc o jakichś zwierzętach typu świnie, krowy, to ja pamiętam wieś z mojego dzieciństwa, druga połowa lat 70. i lata 80. No i powiem ci szczerze, że jak po prostu dzisiaj wracam na tą wieś, no to jest dzień do nocy. No tak, i tak się dzieje w wielu wioskach i dlatego tym bardziej trzeba cenić tych rolników, którzy ciągle zadają sobie trud wytwarzania tej żywności. Ja tutaj szczególnie podkreślić chcę, że żywność się wytwarza, nie produkuje. Produkuje się samochody, telewizory i tak dalej. Żywność się wytwarza z mądrością, z sercem, z troską o tych, co tą żywność będą jedli i z troską o środowisko. I takich rolników jeszcze mamy tysiące, jak Polska długa i szeroka.
I do tych rolników należy się zwrócić. Z jednej strony wszyscy na tym skorzystamy, tak? I konsumenci, i rolnik skorzysta. W związku z tym, no, zadajmy sobie ten trud, zanim będzie za późno. No tak, to tutaj z kolei taki przykład życia znowu mojego codziennego. Mamy tutaj obok biura Instytutu Spraw Obywatelskich taki sklepik, który prowadzi pani, która właśnie ściąga żywność od rolników bezpośrednio. Ci rolnicy przyjeżdżają. Ja właściwie w ogóle nie wchodzę do sklepu spożywczego czy sklepu do hipermarketów, to już w ogóle. Co się da, biorę od tej pani, która od tych rolników. Natomiast no, pani też opowiada, że tych ci rolnicy, no to ciągną już ostatkiem sił, to właściwie oni no bardziej właśnie z takiej chęci, z odruchu serca to robią, a nie z jakiejś kalkulacji biznesowej, bo to wszystko jest właściwie na granicy opłacalności. No tak, no to dlatego jest takie ważne, żeby było więcej takich ludzi jak ty, żeby oni mogli tą żywność sprzedać, a nie żeby potem musieli na przykład karmić zwierzęta tą żywność, tą najwyższej jakości, którą wytworzyli. I to jest naprawdę kluczowe dla przetrwania naszego i tych rolników. A spytam, a ta idea bezpośrednio od rolnika, ona dzisiaj największy opór, czy największe przeszkody są gdzie dla niej? Największy opór to są przepisy, tak? Przez wiele lat rolnicy sprzedawali spod lady, jak to się mówi, tak? Bo to nigdy nie było tak do końca legalne, ale nikt ich za to nie karał. Natomiast od kilku lat rolnicy jeden po drugim dostają olbrzymie kary, są kontrolowani przez służby sanitarne, weterynaryjne i dostają kary. My byliśmy zaangażowani jako Koalicja Polska Wolna od GMO, od Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, w projekt właśnie tak zwanej sprzedaży bezpośredniej, rolniczy handel detaliczny. I po 3 latach zmagań w Sejmie w końcu w miarę sensowny projekt został uchwalony, po czym po kilku miesiącach nastąpiła zmiana w tym projekcie, która wróciła, no, że tak powiem, milowy krok wstecz i wróciło do starego. Chodzi tam przede wszystkim o to, o artykuł, który mówi o tym, że w naszej wersji było, że rolnicy podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, nadzorowi, czyli pewnego rodzaju doradztwo, a pod koniec 2001 roku, przepis obowiązuje od stycznia 2002, zrobiono poprawkę właśnie tą wstecz, że rolnik podlega urzędowej kontroli. No to jest bardzo znaczna zmiana i podlega wszystkim przepisom prawa żywnościowego, więc praktycznie ta sprzedaż bezpośrednia w tej chwili, jeśli chodzi o przepisy sanitarno-higieniczne, nie różni się niczym od tych starych przepisów. No i mamy właściwie w Polsce chyba najsurowsze prawo, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, i to się wiąże z tym, co mówiłam na początku, ponieważ my mamy wciąż jeszcze, rolnicy się nie poddali tak łatwo, jak Unia Europejska sobie życzyła. Mamy około 1 300 000 gospodarstw rodzinnych, no więc te metody niszczenia są coraz ostrzejsze i tutaj są właśnie te przepisy. Jeszcze dodam, że ta zmiana została wprowadzona w ramach Zielonego Ładu dla wsi. No i to tak wyglądają ta pomoc polityków, w cudzysłowie, jeśli chodzi o wsparcie małych i średnich gospodarstw rodzinnych. No więc tutaj nasza rada jest, żeby po prostu zupełnie nie przejmować się tymi przepisami, bo te przepisy
nie mają nic wspólnego z dbałością o nasze zdrowie, tylko jest po prostu, są to przepisy po to, żeby tych małych i średnich rolników wyeliminować, zostawiając pole otwarte dla korporacji i dla wielkoprzemysłowych gospodarstw. No, a to ja dlatego cię spytam, ta idea bezpośrednio od rolnika jest rozwiązaniem dla wszystkich. Ale to, bo ty to na pewno lepiej pamiętasz, ja właściwie nie siedziałem w tej tematyce tak szczegółowo, ale te przepisy, bo ja rozumiem, że nie wiem, w latach 70., 80., no to jakby ich nie było i żyliśmy, tak? Kiedy to się zmieniło, że nagle nie ma takiej możliwości, ten rolnik jest tak kontrolowany, że musi po prostu albo rezygnować, albo w ogóle się przebranżawiać. No dużo przepisów, że tak powiem, dostaliśmy w pakiecie właśnie z wejściem do Unii Europejskiej. No więc, tylko czyli tak 2004. Jak mówię, one nie były tak bardzo egzekwowane, natomiast od kilku lat są bardzo egzekwowane. Czyli od kilku, naloty na rolników, no tak mniej więcej 2015. Ponieważ nie spełniliśmy tego, co Unia sobie założyła, że do 5-10 lat zginie z mapy Polski milion rolników, no to zaczęto nas bardziej, że tak powiem, męczyć przepisami. Czyli właściwie od czasów, kiedy Zjednoczona Prawica objęła rządy w 2015, to te kontrole się nasiliły albo w ogóle zaczęły być realizowane, no tak? Tak, no to, ale generalnie to żadna opcja polityczna naprawdę nie robi nic konkretnego. To tylko są słowa i jakieś tam małe gesty, które nic nie znaczą, jeśli chodzi o tych właśnie mniejszych i średnich rolników. A w jakim kierunku powinna zmieniać się polityka naszego państwa? Już o kilku rzeczach powiedziałaś, ale czy coś jeszcze warto podkreślić? Moim zdaniem polska wieś jest ciągle niedoceniana. Niedoceniane jest bogactwo, które stanowi ta polska wieś. I to jest fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć, ponieważ od tego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe, nasze zdrowie, lokalna ekonomia, stan środowiska naturalnego i wolność. Wolność, kochani. Bez małych i średnich gospodarstw my będziemy niewolnikami. Polityka rolna, żywnościowa musi uznać właśnie tą wieś jako fundament. No i co? Postawić na jakość żywności, czyli ekologiczne, tradycyjne metody wytwarzania tej żywności, postawić na małe i średnie gospodarstwa rodzinne, duża ilość, nie mała, duża ilość właśnie tych małych i średnich gospodarstw rodzinnych, docenić zalety właśnie rolnictwa opartego na tych małych i średnich gospodarstwach, bo taki stereotyp się utarł, że te gospodarstwa są niewydajne, że są staromodne i tak dalej. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Mniejsze gospodarstwo produkuje znacznie więcej z jednostki powierzchni niż duże gospodarstwo, a częścią tego obecnego problemu jest wprowadzająca w błąd metodologia używana do porównywania wydajności gospodarstw różnej wielkości. I stosuje się tak zwaną wydajność plonów jako miernik produktywności, a to daje bardzo nieuczciwą przewagę wielkim gospodarstwom. Natomiast tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy porównać małe i duże gospodarstwa, to powinniśmy wziąć pod uwagę tak zwaną wydajność całkowitą, czyli suma wszystkiego, co produkuje rolnik, różnych gatunków zbóż, owoców, warzyw, pasz, produktów itd. i w dodatku. Te małe i średnie gospodarstwa dbają o różnorodność, tak? Bioróżnorodność. Te małe i średnie gospodarstwa to jest wzmocnienie siły lokalnych wspólnot i lokalnej ekonomii. Te małe gospodarstwa to jest sposób na życie i to są miejsca dla rodzin i dla dzieci, które tam rosną. Uczą się bardzo dużo, bardzo dobrych wartości i są bardzo cenne.
No i te małe gospodarstwa to jest bezpośredni związek z żywnością dla tych, co wytwarzają tą żywność, dla tych, co chcą tą żywność od tych rolników kupować. Także jest bardzo dużo zalet tych małych gospodarstw, małych, średnich gospodarstw, dlatego mamy ich jeszcze około 1 000 000 i te gospodarstwa trzeba promować, wspierać, autentycznie wspierać, a przede wszystkim nie przeszkadzać im w sprzedaży tej żywności, którą wytworzą. No ja bym dodał do tego jeszcze tak zwanym, mówiąc trochę takim językiem socjologicznym, kapitał społeczny, bo mam wrażenie, że dzisiaj po prostu bardzo się zatomizowała wieś, że te relacje sąsiedzkie, to wzajemne sobie pomaganie, tych przestrzeni zresztą też jest mniej, no bo jeżeli jest mnóstwo maszyn, duże maszyny, ja pamiętam z czasów dzieciństwa wykopki, żniwa, sianokosy, i tak dalej, no to po prostu to się robiło często pomagając sobie nawzajem gospodarstwu. Natomiast dzisiaj ten kapitał, no z jednej strony tutaj chciałbym przypomnieć, że z jednej strony w Polsce bardzo narzekamy, że mamy w Europie najniższy wskaźnik kapitału społecznego, czyli tej umiejętności współpracy i zaufania do siebie nawzajem. No a z drugiej strony właśnie tak jak mówisz, jakby nie doceniamy tego, co tracimy, bo właśnie gospodarstwa rodzinne czy wieś taka tradycyjna, ona właśnie wzmacniała kapitał społeczny i była taką przestrzenią do tego, żeby tutaj ludzie między sobą budowali no, taką siłę wspólnoty. Dokładnie tak. Ja pamiętam jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, jak robiliśmy takie objazdy z rolnikami z Francji po polskich wsiach i jak ci rolnicy francuscy mówili: Nie dajcie się Unii Europejskiej, nie dajcie sobie zniszczyć tych małych, średnich gospodarstw. To, czego ja najbardziej pragnę, to sąsiadów. Ja nie chcę hektarów, ja chcę sąsiadów. I to było takie wymowne. Oni właśnie to obrazowo przedstawiali, jak w momencie, kiedy znikały gospodarstwa we wsi, w których na przykład było 30-50 gospodarstw, zostało kilka gospodarstw, to znikało wszystko. Znikały sklepy, znikało poczta, wszystko znikało. Po prostu życie zamierało. No bardzo, bardzo mocny obraz. A powiedz Jadwigo, co sprawiło, że przestałaś być programistką komputerową i zostałaś chłopką aktywistką? Myślę, że to tak. Jako programistka pracowałam w Bielsku-Białej, to często odwiedzałam swoją wieś, no i niestety już wtedy obserwowałam tą degradację, tak? I tak obserwowałam, że coraz mniej rolników uprawia ziemię, więc to tak mnie bardzo bolało, ponieważ ta wieś, którą ja wyrosłam i takich wsi było tysiące, jak Polska długa i szeroka, to dzisiaj wielu ludzi zadaje sobie trud, żeby tworzyć tak zwane wioski ekologiczne. Akurat taka wieś. Potem drugi taki aspekt to spotkałam... Przepraszam, bo rozumiem, że ty się urodziłaś na wsi, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Tak, w małym gospodarstwie rodzinnym. Mhm. Także ja od niemowlęcia mam do czynienia, nigdy nie wyrzekłam się ziemi. Kocham pracować z ziemią i nie wyobrażam sobie życia bez ziemi. Drugi taki element to spotkałam grupę Holendrów, których zaprosiłam na polską wieś, na tą swoją właśnie wieś i oni byli tak zachwyceni wszystkim, począwszy od jedzenia, poprzez kulturę, gościnność, naturę i w ogóle, no tak byli zachwyceni, a ja tylko powtarzałam, a przecież to normalne, to przecież my tak mamy wszystko, wszędzie. A który tak. To był rok? To był rok 1990. Tak, no, dla mnie to było wszystko normalne, a dla nich to było po prostu no, niesamowite. No i wyjechałam do Holandii na rok, 2 lata nawet i wtedy dopiero zrozumiałam, dlaczego oni byli tak zachwyceni tą naszą polską wieś, tą naszą polską wsią. Po prostu te ich wsie to były martwe, ziemie martwe, bez żadnej bioróżnorodności, bez żadnego motyla, żadnej pszczoły, no nic, po prostu nic. Dla mnie to był szok kompletny. A jakość żywności, no okropna, okropna. Gdyby nie to, że były sklepy ekologiczne, no to ja bym tam nie przeżyła.
No i to jedno do drugiego spowodowało, że podjęłam wysiłek tworzenia Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki. To była pierwsza organizacja do promocji szczególnie rolnictwa ekologicznego poprzez turystykę. Wtedy jeszcze nie było agroturystyki i tak dalej. No a potem po 10 latach zaangażowania stwierdziłam, że pomaga mi owszem około setce gospodarstw w całej Polsce, ale to za mało. No to wtedy powstała ta idea Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Tak szczerze to ja zawiesiłam ten swój zawód. Myślałam, że to będzie na rok, dwa, trzy, pięć. No to się okazuje, że potrzeby są coraz większe, bo no, z perspektywy czasu to te wyzwania, które były tam powiedzmy w początkach mojej działalności i ci ludzie, z którymi się pracowało, nawet politycy, to byli jeszcze ludzie i zupełnie no, w porównaniu z tym, co mamy, to były małe wyzwania. Także jest co robić. No właśnie, a na koniec proszę Cię o odpowiedź, jak każdy z nas, każdy z słuchaczy może stawiać opór globalnym korporacjom dzisiaj? No i tutaj odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta i działanie jest łatwe, naprawdę, żeby stawiać opór globalnym korporacjom, szczególnie korporacjom żywnościowym. No kochani, wystarczy kupować żywność u naszych rolników, przestać chodzić do supermarketów, przestać wspierać cały ten system poprzez korzystanie z tego systemu, bo to jest taka podwójna moralność. Z jednej strony narzekamy, że się dzieje źle, a z drugiej strony łapiemy się najprostszych rozwiązań, czyli supermarket, bo niby wygodnie. No nie, trzeba po prostu sobie powiedzieć prawdę w oczy, zwrócić się w stronę naszych rolników, naszych przetwórców i wytwórców, i kupować od nich. No to wtedy najskuteczniej stawimy opór globalnym korporacjom. Tak to dobrze. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Jadwiga Łopata, chłopka i aktywistka. Dziękuję Jadwigo za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję Państwu. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.